No witam. No dzisiaj sprawdzę, jak tam jest moja gunera w środku pod zrzynkami. Zawsze przysypałem liśćmi, w tym roku zrzynki z, nie wiem, z dębu czy z czegoś były. No zobaczymy, myślę, że tam się nie zagotowało nic w środku. Odkryjemy, zobaczymy, jak przezimowała. No w mrozy były, nie wiem, w minus 15 może parę dni, z 2-3. Myślę, że wszystko w porządku, no ale odkrywam, zobaczymy. No zdjąłem kamienie, zobacz, komisyjnie odkrywam, abyście widzieli. W razie jak coś nie wyszło nie tak, to zobaczymy. Uff, mokro. Dobra, czas gdzieś się dogrzebać. Nie wiem, tu było chyba coś ostrego. Nie wiem, nie mogę się dogrzebać do niej. Znaczy to... O, jest pierwszego serducha. Dalej. O, w porządku. Już ma. Zobaczcie, w porządku. Ładnie wygląda, zdrowiutko. Już zaczyna puszczać. Pierwszy owoc już idzie od niej. Dobra, dalej nie odkrywam. Wiadomo jak ten. Przecież tu jeszcze mam 4-5 w środku jest odrostów, które w tym roku będę odcinał. Ze 3 odetnę na wiosnę. Wsadzę w doniczki. Zobaczymy. Bo prawdopodobnie muszę z całą gunerą uciekać, bo już mi się topi w stawie. Zastanowię się, może całą wykopę w tym roku. Główny pień przesadzę, a resztę odrosty w donicę i może pójdą do kogoś. Zobaczymy, jak to wszystko będzie. Na wiosnę odkryjemy, odczyszczę, zobaczę, jak to będzie wszystko wyglądało, ile tych odrostów jest. 4-5 powinno być na pewno. No i główna matka tej całej gunery. Odkryjemy na wiosnę. Odczyszczę i zobaczymy, jak daleko jeszcze jest od wody, ale myślę, że już ten główny pień, to nie wiem, czy on już we wodzie mi nie siedzi na 100%, bo już jest tak karpie podebrały. No choć już w tym roku jest mniej, bo wydra mi od stycznia 14 sztuk, po prostu zeżarła, pastuch założyłem, zobaczymy dookoła. 200 metrów pastucha założyłem. Zobaczymy, czy nie będzie przychodzić, czy będzie. No na razie do wiosny, do odkrywania głównego. Do zobaczenia.